Wróciłem. A jak wracać, to jak najlepszym celu. Hej, siemanko ludzie, z tej strony Kapio i witam was w pierwszym odcinku nowej serii. W sumie starej serii, ale teraz nowej kariery menadżera na moim kanale. Słuchajcie, ja wiem, że nie dokończyłem kariery menadżera Borussią Dortmund, ale jakoś nie miałem chęci na to. Pod koniec kariery wygrałem wszystko i ta kariera nie miała po prostu dla mnie sensu. Niszczyłem wszystkich po kolei, ale teraz wracam, nawet z kamerką. I wracam i będziemy prowadzić klub Liverpool, czyli mój ulubiony klub Premier League. No, mam nadzieję, że ma to wynagrodzę. Przez całe wakacje będziemy prowadzić Liverpool i mam nadzieję, że przywrócę Liverpoolowi ten dawny blask, który mieli, no, 30 lat temu. 20. Wróćmy, że do finału Stambule Ligi Mistrzów, okej? Okay? I to chcę im właśnie przywrócić europejskie puchary. Mam nadzieję, że mi się to uda, a wy będziecie mi pomagać, bo chcę, żeby ta seria była bardzo interaktywna. Będę słuchał waszych pomysłów. Pamiętajcie, będę słuchał waszych pomysłów, jakie macie pomysły na transfery. No i bez dalszego przedłużania, czas w końcu zacząć. A więc okej, przyjąłem już propozycję turnieju przedsezonowego. I tak i na razie utworzyłem skład. Oczywiście to jest tam jakaś azjatycka tarcza. Jezu, jakie problemy z ustawieniem. Azjatycka jakaś tam tarcza, jakiś puchar. No i taki ustaliłem skład na lewym skrzydle: Coutinho, jako cofnięty napastnik Firmino, oczywiście tutaj Mane w pomocy, Lalana, Anderson, Chan, Milner na lewej obronie, Lovren, którego chcę sprzedać, Matip, Klein, no i na bramce na razie Kario. Zobaczymy, jak się będzie spisywał, bo Mignolet tak średnio mi się widzi. Postanowiłem już też wysłać pierwsze zapytania transferowe, tutaj jeszcze nie będzie, ale chyba, że w liście życzeń, zaraz tutaj mogę to zobaczyć. O właśnie, jak widzicie, dałem zapytanie dla Jonathanata oraz dla Virgila van Dijk'a, który w sumie nie wiem, ale chyba już jest praktycznie w Liverpoolu, bo widziałem go już w bluzie, więc chyba przeszedł, chyba że to był Photoshop, mogę się mylić. No więc okej, ja oczywiście większość tych meczów będę symulował, ponieważ nie mam zamiaru grać tego całego turnieju. I Jonathan za 37,5 miliona, o Jezu. 40,5, o Jezus. Joe Gomez, no dobra, wystawię cię. Ajajajajaj, ale drodzy ci obrońcy. W sumie to poczekam, bo chcę sprzedać Dejana Lovrena. Bo on mi w ogóle nie będzie potrzebny. A, miałem wypuścić chwila Joe Gomeza. To ja mówiłem, większość w tym meczu będę symulował, bo mnie to jakby nie obchodzi. Oczywiście za Lovrena może na razie wejść Joe Gomez. Nie ma najmniejszego problemu. Lovren po prostu nie widzi się w mojej koncepcji składu. Więc po prostu postanowiłem go sprzedać i sprowadzić jakiegoś właśnie młodego, dobrego zawodnika. Właśnie myślę nad tym Van Dijkiem i nad tym ale 37,5 miliona. No trochę, ja nie chcę wydać ponad połowę budżetu dla jednego zawodnika. O, Filipe Coutinho w drugim minucie strzela bramkę i ostatecznie wygrywamy 4-0, szybka symulacja. Roberto Firmino dwie bramki, jedna Anderson. Kurczę, kontuzja Chana. Mam nadzieję, że tylko krótka, a 6 tygodni, więc nie najgorzej. Dzięki trenerze, spoko, ja też cię lubię. Mam cię w karierze w Wolverhampton i bardzo dobrze się rozwijałeś. Dobra, oczywiście będę dawał tutaj treningi. Wybrałem tych zawodników Woodburn. To jest naprawdę perspektywiczny zawodnik. Ja go będę zostawiał. I tylko mam teraz do was takie pytanie, bo ja mam taki trochę przesył napastników, a nie będę nimi wszystkimi grał. No nie będę ich po prostu używał. Taki Origin, no rzadko będzie naprawdę, uwierzcie, u mnie grał. Uważam, że Firmino jest po prostu lepszym zawodnikiem. Aha, to, że zawodnik nie zastępuje, tutaj muszę wprowadzić zmianę. To tu wejdzie Gini Wijnaldum. Nie będzie Wijnaldum. Na razie tak będzie wyglądało. No i może z Sevillą zagram jeden, no chociaż nie, ten cały turniej mogę sobie przesymulować, żeby dojść jak najszybciej do Premier League. Okej, zawodnik dostępny. Aha, bo muszę go wywalić jeszcze stąd. Damy Grujicia, niech będzie. Też go bardzo lubię, też się szybko rozwija w karierze Wolverhampton, więc nie jest najgorzej. A więc po prostu ja was proszę, żebyście pisali komentarze na temat tej serii. Komentarze dotyczące transferów, jakie mógłbym porobić. Na przykład jeżeli znacie jakiegoś fajnego środkowego obrońcę, którego mógłbym kupić, po prostu piszcie. I może Koulibaly, ale miałem już go w karierze w Borussii, jeżeli pamiętacie z tych 4 czy tam 6 odcinków, które zrobiłem. Ale Koulibaly to również był drogi zakup, a tam miałem trochę więcej pieniędzy. Więc jakiś po prostu tani, perspektywiczny środkowy obrońca i będę wam po prostu bardzo, bardzo wdzięczny. Dobra, ten też możemy przesymulować. Tutaj nawet mogę wypuścić. A w sumie w następnym wypuszczę rezerwowy skład, puchar elity Azji, czyli nie tarcza, tylko jakiś tam puchar. No i jak to będzie wyglądać, Soria, trochę poczekam, dopóki ktoś nie strzeli bramki. Mane strzela,
I wygrywamy 3-1. Vitolo Wijnaldum dwa razy, o proszę, no to mi się podoba. Mane oczywiście w bardzo dobrej formie, co również mnie zadowala, ale co mnie smuci, że nie zgłasza się nikt po Lovrena. To jest smutne. A, prowadzenie kadry, myślałem, że już jakaś właśnie oferta. Wiem, do tutaj prowadzenie kadry, takie tam bla bla bla. Javi Martinez zdobyty przez klub Chelsea. Serio, Martinez? Ze wszystkich zawodników, które mogli wybrać. A, tutaj miałem wypóźniony rezerwowy, no to nie wyjdą sobie rezerwy, niech sobie pograją ci młodzi zawodnicy. I właśnie tak jak mówiłem, Sturridge, Origi, Ings, no to są ci napastnicy, których nie chcę w sumie trzymać je w rezerwach, bo aż mi trochę szkoda. No ale muszę na tą chwilę. Taki skład zbudowałem, mam nadzieję, że rezerwy będą też dobrze grały, bo oczywiście muszę wygrać FA Cup, no to i ten pierwszy puchar, co jest, tej ligi angielskiej. A, Kariusa zapomniałem zmienić, żeby to był minione. No dobra, nie będzie Karius. Tu raczej nie powinno być problemu. Wyjście z grupy tak czy siak mamy, więc ja o to się naprawdę nie martwię. Leiva zdobywa bramkę, no i kończymy 4-0. Sturridge, Origi, Leiva oraz Wijnaldum. Proszę, Wijnaldum, jak się rozstrzelał. A więc symulacje idą nam na razie bardzo dobrze. Ale ja idę, oj, 3-3-3, oferta transferowa, Divock Origi. Generalnie tak, nie chcę Origiego sprzedawać do, żeby wzmacniać rywali z Premier League, ale jak się pojawi kusząca oferta, o, do Manchesteru na pewno nie, na pewno o tym możecie zapomnieć, Manchester, Nagroda z turnieju, tam trochę stuczenie żeber, Karius, bramkarz, rzadko mi się zdarza, żeby bramkarz doznał kontuzji, ale dobra, no to tu zrobimy, że wejdzie Mignolet. Oczywiście teraz wypuszczę podstawowy skład, czyli tam też będę musiał zmienić Mignolet, ale ja nadal myślę, no mogę przedstawić tą ofertę za Jonathana Ta, bo Ta to jest naprawdę, to jest świetny zawodnik. Ja wiem, jak on się szybko rozwija, ja wiem, jaki on jest też również bardzo dobry, bo miałem okazję nim grać dosyć często, a więc naprawdę nie mogę na niego narzekać. A więc teraz pójdę złożyć ofertę za Ta i zobaczymy, czy przyjmą tą ofertę. No trochę zjadę z tej sceny, bo na transfery mam dokładnie 63 miliony, ale już widzicie, już tam zysk trochę rośnie, bo było więcej, uwierzcie mi. A więc dobra, ja idę zapytać się o Jonata i widzimy się za chwilę. Okej, złożyłem ofertę za Taha. Raport końcowy, oferta transferowa. O, oferta za Lovrena. 13,5 miliona. Słuchajcie, ale ja zrobiłem tak, bo właśnie miałem wam powiedzieć, że w zamian, jak ja kupię Taha, to dam im właśnie Lovrena. Tylko, aha, bo tu mi zawodnik wypadł. No kurde, dobra, niech będzie Inks. Zobaczymy, jak się będzie rozwijał. Oczywiście teraz szybki trening przed meczem z Barceloną, ale tak jak powiedziałem wcześniej, w zamian za Ta zaproponowałem Leverkusen Dejana Lovrena i teraz no, muszę się wstrzymać z tą decyzją, bo jeżeli nie przyjmą, to wtedy sprzedam Lovrena i bez zakupu zawodnika spróbuję, bez wymiany zawodnika spróbuję kupić Jonathana Ta. Dobra, za Gomeza akurat może wejść sobie Klavan, niech będzie. Czemu by nie? No na razie Lovren 13,5, no ja bym tam podbił stawkę jednak do 16,5 miliona, żeby trochę na nim zarobić. Dobra, to możemy przesymulować, cały ten turniej symuluję. Chodziło mi tylko o dodatkowe fundusze jakieś, żeby mieć, no i coś tam wpadło. Porażka z Villarrealem, serio? No ale zobaczcie, jaki rezerwowy skład, tylko w sumie Suarez jest z tych podstawowych. Nawet jest trzech Suarezów. Suarez na bramce, Suarez w pomocy i Suarez w napadzie. No i wygrywamy 3-0. O nie, Mignolet, kontuzja, karetka. Oj nie, to źle świadczy, to źle świadczy. Oferta nie do przyjęcia. Nie jesteśmy zainteresowani. Dobra, nagroda z turnieju. Ile? 8 tygodni. No dobra, znaczy mam tego Kariusa i tak chciałem go... go cały czas mieć w podstawowym składzie, więc będzie tutaj po prostu Karius, niech będzie Karius. No i teraz tak, nie są zainteresowani, a więc ja mogę przystąpić do negocjacji z Borussią Dortmund i wtedy no rozważę kupno Jonathana Ta, tylko naprawdę chcę trochę zaoszczędzić na tym zawodniku, bo 37,5 miliona jak dla mnie, no to jest trochę dużo, to jest trochę dużo. Tylko tak, damy kontrofertę i spróbujemy za te... Dobra, 17,5 miliona, jakby za tyle
zgodziła się Borussia Dortmund. To są oczywiście funty. Ja zawsze ustawiam, jak gram karierę menadżera drużyną angielską, zawsze ustawiam funty. Znaczy chyba jak grałem Bournemouth, to chyba nie ustawiłem, ale to zapomniałem po prostu o tym. Wow, i gramy z Kashima Antlers, czyli prawdopodobnie wygram ten turniej na symulacji. Sokratis. Powiedz 16. Dacie te 16,5. Ja wiem, no ale chociaż troszeczkę jeszcze. Ale w sumie 16? Dobra, w sumie nie muszę, mogę to przyjąć, bo 16 to i tak jest dużo, a więc mogę zaakceptować ofertę. Nie. Tak. Zaakceptuj ofertę. A więc pozbywamy się Lovrena. Pozbywam ja się Lovrena. No w sumie mogę powiedzieć, że pozbywamy. Dobra, nie interesuje mnie konferencja teraz prasowa. Teraz trochę pousuwam tych wiadomości, nie będzie to zagradzać. Dobra, niech będzie. No i jakimiś Kashima, Antenda, coś tam. Gramy z jakimiś żółtkami. Nie obrażam Azjatów. Nie, ja rasistą nie jestem, ja tam nie obrażam. Aha, tylko muszę tutaj jeszcze dać bramkarza rezerwowego. Niech będzie ten Maninger. On i tak w ogóle chyba u mnie nie będzie grał, w ogóle nie znajdzie miejsca w podstawowej jedenastce. No i słuchajcie, wygrywamy 3-0. Oj nie, Miller, czerwona kartka, ale to był turniej towarzyski, więc Wijnaldum zdobywa dwie bramki, Firmino jedną, a więc ja jestem zadowolony z poziomu, jak prezentują moi zawodnicy. Oferta transferowa, Daniel Sturridge. Ale teraz pytanie, czy ja chcę sprzedawać Sturridge'a? Słuchajcie, to jest opinia do was, czy powinienem sprzedawać, bo ja uwierzcie mi, że sam nie wiem, no, gra mi się dobrze Sturridge'em, ale jak ja widzę, że mam Firmino, Mane, Coutinho, no to nie ma na razie dla niego miejsca. To są 4 miliony, wynik Pucharu Elite Azji, zawodnik zawieszony. Dobra, na razie tutaj jeszcze nie mam odpowiedzi za Dejana Lovrena, czy się zgodzili. Pora transferowa, Divock Origi. Zawodnik sprzedany, a więc mogę iść Origi. No Origiego uwierzcie mi, żebym naprawdę sprzedał. Kupiłem go do kariery Borussii Dortmund i naprawdę grał mi się nim bardzo przeciętnie. Zawodnik sprzedany, 13 milionów wędruje do mnie, a więc ja idę złożyć jeszcze jedną ofertę za Jonathana Ta i słyszymy się za chwilę. W sumie nawet też widzimy. Oferta transferowa znowu. Jest! Bayer Leverkusen zgodził się, 28,5 miliona, widzicie, zjechałem i to mocno, cenę prawie o 10 milionów i się zgodzili, z czego jestem naprawdę zadowolony i oczywiście będziesz kluczowym moim zawodnikiem, Jonathan, tylko przyjmij to. Oferta transferowa, znowu Daniel Sturridge, Sunderland, no tym bardziej nie będę wzmacniał Sunderlandu, który oficjalnie jest oczywiście teraz spadkowiczem Premier League, będzie grał na zapleczu. Nikogo tu więcej nie znajdę, dobra, no i tak nie obserwuję tych scoutów. Omer Toprak przechodzi do Chelsea, no proszę, Chelsea się zbroi, to dosyć mocno. I ta przyjął kontrakt, a więc mamy pierwszy, o, Lucas Leiva. Nie, Leiva będzie mi potrzebny, tak czy siak. A więc, moi drodzy, mamy pierwszy wielki transfer Liverpoolu. Jonathan Ta przechodzi do naszego klubu, 28,5 miliona wydane. Jest! Naprawdę jestem z tego zawodnika zadowolony. No i oczywiście on wędruje od razu do podstawowej jedenastki. No naprawdę świetny traf. I teraz wiem, kogo będę najbardziej trenował. Właśnie Jonathana Ta, proszę. Ta i Matip. To będzie po prostu ściana nie do przejścia. Zastanawiam się jeszcze nad lewym obrońcą, bo mam tu oczywiście Alberto Moreno, ale Milner też nie należy do najmłodszych. I ewentualnie mogę w sumie Moreno też sprzedać. No to jeszcze się zastanowię, to mamy trochę dużo czasu. Inaugurację sezonu sprawdzimy, będziemy mieli z Arsenalem, a więc bardzo dobrym rywalem. Oferta transferowa, znowu Divock Origi, 14,5. Na razie nie postanawiam sprzedawać nikogo oprócz tam Lovrena, no ale to wiadomo, ja już od początku chciałem go sprzedać. Więc Lovren był takim wyjątkiem, ale muszę się zastanowić, bo inwestuję w młodzież, to mi się podoba. Jak tam stoję? No zysk znowu spadł, więc kogoś będę musiał sprzedać i właśnie się zastanawiam, czy nie ten Moreno. I ewentualnie kupić jakiegoś fajnego lewego obrońcę, który się będzie w miarę szybko rozwijał. Nathan Ake? Pomyślę. A Woodburn już ma 64, a więc on się bardzo szybko rozwija, co mi się podoba. Woodburn będzie naprawdę przyszłą gwiazdą naszego zespołu, mam taką nadzieję. A więc okej, tak jeszcze tylko chcę rzucić okiem na ten skład. Trochę będzie dużo mówienia, mało gry, ale mam nadzieję, że to... No właśnie, Moreno. Moreno, no...
nie ukrywam, że Moreno był dobry jakieś tylko dwie FIFY temu. W 16 w ogóle nim nie grałem. A nie ma dla niego miejsca jak na razie, a za Milnera, no chociaż jest rezerwowy, ale jakbym sprzedał Moreno, no zobaczymy, zobaczymy jak to będzie, jeszcze pomyślę na tym lewym obrońcą, na razie niech będzie tym, tym rezerwowym, nikogo tu więcej nie znajdę. Dan Ings i Adam Lallana, no Lallanę to na pewno wam nie kupię, chociaż Ingsa mógłbym sprzedać, bo mam Sturridge'a, a mi trzech napastników w zupełności wystarczy. Proszę do Pornów. No słuchajcie, wiecie jak ja lubię ten klub, ale 14,5 jakbyście za niego dali, bo to jest kuszące, akurat Inksem i tak będę mało grał, ale Lallana, no Lallana to jest zawodnik nie na sprzedaż, tego zawodnika się nigdy nie pozbędę, to jest kluczowy zawodnik naszej drużyny. Dobra, na razie nic się ciekawego nie dzieje, inwestuję w młodzież, no znowu ten sam. Dan Ings oraz Daniel Sturridge. Uuu, no tutaj już Bayer Leverkusen. No tą odrzucę, bo złożyłem do Bormów. Mówiłem, że nie będę dawał, ale no to tylko z sympatii dla tego klubu. No i cały czas kuszą tym odejściem Sturridge'a, ale jeżeli odejdzie Ings, to Sturridge'a i Origiego zostawię wtedy. I myślę, że to będzie sprawiedliwie. I wtedy będę miał odpowiednią ilość napastników, jak dla mnie, bo za dużo napastników to też jest źle. Powiedz. Wygórowana? 11,5. Ja mogę 13 od was zażądać. No dobra, no to zrobimy 13 milionów równo. Dobra, może przesadziłem, no ale hej, no. Ja rozumiem, że to jest głęboka rezerwa, ale ja tego zawodnika za tanio nie chcę sprzedać. No i zbliżamy się, proszę państwa, wielkimi krokami. Słuchajcie, zbliżamy się naprawdę wielkimi krokami do inauguracji sezonu i tak jak mówiłem, pierwszy mecz z Arsenalem w roli menadżera. Ciężki przeciwnik, ostatnio w realnym życiu. No, kupili Aleksandra Lacazette i teraz każdy skład w Premier League będzie się opierał na Lacazette, coś czuję. Connor Masterson. Zaakceptuj, bo to jest wypożyczenie. Zobaczcie, 83 miliony, to mi rośnie. A więc nie wiem, czy jeszcze na przykład kogoś nie ściągnąć, ale no na razie nie potrzebuję. Nie potrzebuję na razie, więc to mi się zaktywizowało, czy usunęło, no kurde. Nieważne, a więc słuchajcie, gramy, pierwszy mecz w Premier League, Liverpool kontra Arsenal, tylko tu jeszcze przyjmę ofertę wypożyczenia, jasne, idź na wypożyczenie, rozwijaj się, graj w Chesterfield, mój drogi 16-latku, cholera, ty masz tyle samo lat co ja i grasz w zawodową piłkę, a ja tylko FIFA, to jest smutne. Dobra, nieważne, jedziemy. Coutinho, Firmino, Mane, Wijnaldum, Anderson, Lallana, Milner, Tah, Matip, Klein, Karius. To jest podstawowa jedenastka, którą wyjdziemy na mecz z Arsenalem, na który was już najserdeczniej zapraszam. Tak, i tutaj zaczęły się pewne komplikacje. Oczywiście bardzo chciałem wam pokazać ten mecz, ale po prostu aplikacja do przechwytywania obrazu tak strasznie zamulała, tak się strasznie przycina. Klatki chodziły no bardzo pojedyncze, no to chodziły takie pojedyncze klatki. Musiałem aż jeszcze kamerkę włączyć, bo myślałem, że to może od tego, ale no nic to nie pomogło. I generalnie nie pokażę wam tego meczu, pokażę wam tylko końcowy ekran z moim tam komentarzem już bez kamerki. Po prostu tak będzie dzisiaj odcinek z samymi transferami bieżących meczów, za co wasz oczywiście serdecznie, najserdeczniej przepraszam, ale no nie wiedziałem, że to tak wyjdzie, po prostu aplikacja zamuliła, no i nie miałem wyjścia, żeby to jakoś poprawić, bo nawet po wyrenderowaniu samego meczu to i tak wyglądało bardzo, bardzo źle, ale ten mecz udało mi się wygrać 4-1, co jeszcze pewnie będę powtarzał pod koniec tego odcinka, więc pierwszy mecz w Premier League udany i jeszcze raz was najserdeczniej przepraszam za brak tego spotkania. W następnym odcinku będą natomiast już 3 spotkania i tak będzie po prostu cały czas do końca tej serii. Mam nadzieję, że to przyjmiecie i jeszcze raz przepraszam. Piłkę. To jest koniec pierwszego meczu w Premier League. Wygrywamy 1-4. A więc jest dobry początek z bramkami Lallana dwa razy, Firmino i Jordan Henderson. No ale widzimy, mecz był w miarę wyrównany, jeżeli chodzi o strzały. Posiadanie to nigdy nie było wyrównane w żadnej FIFA dla mnie. A więc myślę, że takim pozytywnym akcentem mogę zakończyć pierwszy odcinek kariery menadżera, powrotu kariery menadżera na mój kanał. Odcinki, mam nadzieję, będą się pojawiały codziennie, no chcę tak zrobić. A więc nie zapomnijcie, jeżeli ten odcinek wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie ten kanał, jeżeli jeszcze tego nie robiliście, bądźcie aktywni bardzo w komentarzach i odwiedźcie mój fanpage na Facebooku. A więc ja się z wami żegnam, do zobaczenia, cześć!